Cześć, witajcie serdecznie w kuchni. Dzisiaj zapraszam Was na świąteczne gotowanie, bo święta wielkanocne coraz bliżej. Także dzisiaj zrobimy sobie keto wersję mazurka wielkanocnego. Zapraszam. Moi drodzy, zaraz przechodzimy do gotowania, natomiast na wstępie chciałam Wam jedną rzecz powiedzieć, bo pewnie będą w komentarzach pytania o użycie mąki migdałowej. Wiele osób twierdzi, że mąka migdałowa nie jest zdrowa do wypieków, bo orzechy się utleniają, nie powinniśmy poddawać ich wysokiej temperaturze. I po części to jest prawda, bo rzeczywiście nie powinniśmy poddawać wysokiej temperaturze orzechów, natomiast jak pokazują badania, na właśnie produktach, które były wypiekane z tego typu mąk z orzechów, tam nie wytwarzają się żadne tłuszcze trans, więc no, prawdopodobnie, tak, bo ja tego osobiście nie sprawdzałam, ale sprawdzały to firmy, które tego typu produkty przygotowują, prawdopodobnie tam tych tłuszczów trans rzeczywiście nie ma. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, że też w święta możecie sobie zjeść normalnego mazurka, możecie sobie zjeść, nie wiem, wyjść z ketozy, jeżeli na co dzień prowadzicie taki styl życia. Ja nie widzę w tym problemu. Natomiast jest to też jakby możliwość wyboru, bo jeżeli dla Ciebie lepsze będzie zjedzenie zwykłego mazurka z białą mąką i z białym cukrem, śmiało, ale jeżeli dla Ciebie lepszą wersją będzie mazurek na mące migdałowej z erytrolem, który nie wyrzuci Cię z ketozy, to masz taki wybór. Myślę, że ani mazurek na białej mące, ani mazurek na mące migdałowej to nie jest coś, co my powinniśmy sobie robić codziennie na śniadanie, czy jeść codziennie tego typu produkty. Natomiast też nie popadajmy w skrajności i jeżeli przez nawet 80% czasu trzymamy się naszych zaleceń, staramy się jeść bardzo takie przeciwzapalne, proste, nieprzetworzone produkty, a od czasu do czasu, szczególnie w święta czy w inne takie uroczystości, chcemy zjeść coś innego, no to naprawdę uważam, że ten mazurek jest super opcją. I też podrzucam Wam link do mojego zeszłorocznego przepisu na wielkanocną babkę, też ketogeniczną, która jest naprawdę pyszna i polecam Wam też do niej zerknąć. Ja na pewno ją będę robić i to pewnie kilka razy. Ona jest najlepsza albo od razu po upieczeniu, albo jeszcze jak odwilgnie sobie na przykład po jednym, dwóch dniach w lodówce. Więc polecam zrobić jedną na świeżo, a jedną na święta też również dla gości, bo jest to naprawdę super pyszna, super pyszny zamiennik tak naprawdę takiej normalnej babki. Cukru nam to nie podniesie, więc jeżeli na tym Wam zależy, no to zapraszam Was na wspólne gotowanie i korzystając z okazji życzę Wam dużo spokoju na te święta. Odpocznijcie, nie stresujcie się ani dietą, ani niczym innym, tylko zadbajcie o siebie, o regenerację, bo to, mam nadzieję, że wiecie, jest równie ważne jak trzymanie diety i robienie treningów. Także wszystkiego dobrego i zapraszam do kuchni.